Krążą legendy o mistrzach sztuk walki z Dalekiego Wschodu, którzy potrafią jednym dotknięciem niszczyć ludzkie narządy. I o znacznie skuteczniejszych rodzajach broni niż te wymyślone na Zachodzie. Prawda jest niemal tak niewiarygodna jak fikcja. Istnieją techniki zabijania pod wodą, które siły specjalne stosują do dziś. Broń, którą w mgnieniu oka można zadać śmiertelne rany, prototypy trujących maszyn oraz dowody na to, że wojownicy błyskawicznie potrafili unicestwiać wrogów. Odkryjemy sekrety broni sprzed tysięcy lat i poznamy technologię produkcji najskuteczniejszych starożytnych maszyn do zabijania. Opowiemy dziś o historii śmiercionośnej broni z Dalekiego Wschodu. Zapomniane odkrycia starożytności. Broń z Dalekiego Wschodu. Strzelba powtarzalna pump action należy do typów broni o największej sile rażenia. Prędkość początkowa śrutu ołowianego wypełniającego nabój wynosi 365 metrów na sekundę. Badania wykazały, że w starożytności, zanim wynaleziono proch, nawet najprostsza broń była śmiertelnie niebezpieczna, pod warunkiem, że znalazła się we właściwych rękach. Broń to po prostu narzędzie służące do zabijania. Uczniowie Wudang Kung Fu w środkowych Chinach ćwiczą technikę walki kijem znaną od 3000 lat. Krążą legendy o błyskawicznych atakach tym narzędziem. W starożytnych Chinach buddyjscy mnisi opanowali do perfekcji technikę posługiwania się kijem, łącząc medytację ze sztuką walki. Nazwano ich Shaolin, tak jak klasztor w prowincji Henan w środkowych Chinach. Na początku VII wieku popadli w konflikt z generałem Wang Shu Chungiem, który rościł sobie prawo do ziemi, gdzie znajdowała się ich świątynia. Żołnierze cesarskiej piechoty byli świetnymi szermierzami. W 621 roku przegrali bitwę pod Hulao. Pokonali ich mnisi z Shaolin, uzbrojeni w kije. Czy starożytne źródła są wiarygodne? Czy zwyczajny drewniany kij może być niebezpieczną bronią? Postanowiliśmy go porównać z nowoczesną strzelbą. Zobaczymy, czym można szybciej zniszczyć 5 celów. Użyję dziś strzelby pump action marki Mossberg, przystosowanej do wystrzeliwania pocisków. Takiej broni używają amerykańscy policjanci do tłumienia zamieszek. Myślę, że w ciągu godziny każdy nauczyłby się nią posługiwać. Peter zmierzy się z Nathanem, trzykrotnym mistrzem świata w kickboxingu i mistrzem sztuk walki Shaolin. To starożytny kij Shaolin, używany od ponad 3000 lat. Potrzeba czasu, by poznać technikę i popracować nad siłą i celnością. Strzelba pump action wystrzeliwuje amunicję pod ciśnieniem kilkuset atmosfer. Śrut po opuszczeniu lufy stopniowo zaczyna się rozsypywać. Co metr jego pole rażenia poszerza się o 2,5 cm. Ile czasu potrzebuje Peter na oddanie 5 celnych strzałów? W ciągu 4,7 sekundy rozbił 5 garnków. Potrzebował 0,8 sekundy na każdy. Teraz kolej Nathana. Kij zniszczył 5 garnków w 2,57 sekundy. Każdy w ciągu 55 sekundy. Prawie 1,5 sekundy szybciej niż strzelba. Dość szybko strzelałem. Nathan zrobił na mnie wrażenie. Uzyskałem czas 4,7 sekundy, a on 2,57 sekundy. Był szybszy ode mnie. Eksperyment dowiódł, że starożytna broń może być szybsza.
Ale żeby się nią w ten sposób posługiwać, trzeba poświęcić wiele lat na ćwiczenia. Należy nauczyć się tej techniki. Gdy się to osiągnie, umysł jednoczy się z ciałem i człowiek sam staje się niebezpieczną bronią. Kij jest lekki i szybki. Walczono nim z żołnierzami uzbrojonymi w miecze i dzidy, blokując ich ciosy i uderzając. Na bazie tego kija powstało wiele rodzajów broni. Gdy żołnierz w ferworze walki stracił kij lub miecz, używał broni zapasowej. Ta broń była szybka jak błyskawica. Miała moc wystarczającą do rozbicia głowy lub złamania kości. W Kronikach Trzech Królestw wspomniano, że używali jej żołnierze Cao Wei. W III wieku Imperium Cao Wei walczyło o wpływy w Chinach. Ten młot nazwano meteorem, bo uderza z ogromną siłą. Ma większy zasięg i jest szybszy od innych rodzajów broni z Shaolin. Młot meteor to kula z brązu lub ze stali przywiązana do 3-metrowej liny. Zapewniał przewagę taktyczną, umożliwiając nagły atak z większej odległości niż broń, której używano do walki na krótkim dystansie. Można od razu cisnąć młotem albo zakręcić nim na kolanie, łokciu lub stopie i uderzyć, gdy nabierze prędkości. W 228 roku odnotowano w kronikach, że wojownik Cao Wei ciężko ranił wrogiego oficera młotem meteorem. Gdy się zakręci młotem i wypuści go we właściwym momencie, można uderzyć przeciwnika z taką siłą, żeby go ogłuszyć albo nawet zabić. Ale nadal dokładnie nie wiemy, jak prędkość młota przekłada się na siłę uderzenia. Dzięki nowoczesnym przyrządom naukowcy mogą odkryć tajniki tej legendarnej broni. Nie wiemy, w jakich okolicznościach powstała broń, której od tysięcy lat używają mistrzowie sztuk walki. Dzięki nowoczesnym urządzeniom możemy pobawić się w detektywów i zbadać jej siłę rażenia. Dr. Ewan Griffiths analizuje wyczyny sportowców za pomocą chronofotografii. Czy dzięki zdobyczom nowoczesnej nauki odkryje właściwości młota meteoru i zmierzy prędkość uderzenia? Nowa technologia umożliwia badanie prędkości, przyspieszeń i sił, których wcześniej nie potrafiliśmy zmierzyć. Umiemy teraz obliczyć siłę ciosów i kopnięć mistrzów sztuk walki. Ewan porówna siłę młota meteoru z siłą ciosu. Zadam cios z obrotem Shaolin. Rozluźnię wszystkie mięśnie, żeby uderzyć z jak największą siłą. Powtórka w zwolnionym tempie umożliwi Ewanowi dokładne zbadanie ciosu z obrotem Shaolin. Posłużę się dynamiką odwrotną, by obliczyć siłę ciosu na podstawie odkształcenia worka. Dynamika odwrotna pozwala ustalić, które mięśnie są aktywne i jakiej używają siły. Gdyby ten cios był wymierzony w czyjąś twarz, pięść zbliżyłaby się do niej z prędkością 29 km na godzinę. Cios o sile 85 kg został zadany w ciągu 700 sekundy, więc walka szybko by się skończyła. Jakie wyniki przyniosłaby analiza uderzenia młotem meteorem? Jeszcze nikt tak dokładnie nie zbadał tej broni. Czas na pierwszą próbę. Rzucę młotem, nie wprawiając go w ruch obrotowy. Do worka przymocowano twardszy materiał. Ewan zmierzy prędkość, z jaką młot się odbije po pierwszym uderzeniu. Widać w zwolnionym tempie, że wprawny wojownik potrafi wykonać szybki i celny rzut. Młot poruszał się z prędkością 34 km na godzinę. Uderzył w drewniany cel z siłą 42 kg. Trwało to 14 tysięcznych sekundy.
Młot miał niewielką prędkość, więc siła uderzenia była o połowę mniejsza niż siła ciosu. Ostatnia próba polega na zwiększeniu siły młota. Czy Michael zdoła to zrobić, wykonując kilka obrotów? W czasie kręcenia młotem meteorem lina napręża się pod wpływem siły odśrodkowej, która odpowiada za to, że obiekt porusza się po okręgu. Widać w zwolnionym tempie, że Michael wykonuje 4 obroty na sekundę. Z każdym obrotem w linie gromadzi się coraz więcej energii, która przenosi się na metalowy młot w chwili, gdy zostaje wypuszczony. W ostatniej próbie z wykorzystaniem siły odśrodkowej prędkość młota wzrosła do 50 km na godzinę, a siła uderzenia do 80 kg. Była więc prawie 2 razy większa niż przy bezpośrednim rzucie młotem. Badania wykazały, że młot meteor mógłby roztrzaskać nieosłoniętą czaszkę, mimo że siła uderzenia jest porównywalna z siłą ciosu Shaolin. Zaletą tej broni jest to, że umożliwia zadawanie takiego ciosu z odległości 3 metrów w dwukrotnie krótszym czasie. Ale czy to idealna broń do zabijania na polu walki? Nowoczesna technologia umożliwia naukowcom zaprojektowanie optymalnego modelu młota meteoru. Ten, którym posłużył się Michael, waży zaledwie 283 gramy. Gdyby młot ważył 624 gramy, a lina miała 127 cm długości, uderzałby z siłą około 500 kg. Młot ważący 624 gramy uderzałby z zabójczą siłą 6 ciosów. Prawdopodobnie starożytni wojownicy zabijali wrogów takimi młotami. Prawie wszystkie rodzaje broni używane przez mistrzów sztuki walki zostały sprawdzone na polach bitew, bo zaprojektowano je z myślą o wojnie. Zgłębiamy tajniki legendarnej broni, która łamała kończyny i rozbijała czaszki wrogów. Wszystkie starożytne cywilizacje, od Grecji przez Rzym, Egipt, Bliski Wschód po Azję, wymyślały różne techniki zabijania. Gdy walka nabierała wymiaru osobistego, dowódcy potrzebowali ludzi skłonnych do zabijania wrogów z narażeniem własnego życia. W starożytnych Chinach często na czele oddziałów stawali bohaterowie, którzy świecili swoim żołnierzom przykładem, wymachując bronią na pierwszej linii. Taką samą bronią posługiwali się mistrzowie kung fu pod rozkazami starożytnych dowódców. Ta broń najczęściej raniła kończyny i głowy wrogów. Oto Da Dao, czyli wielki nóż, podstawowe uzbrojenie żołnierzy walczących w bitwach. To ulubiona broń starożytnych generałów i wojowników. Mogła się nią posługiwać kawaleria i piechota. Między X a XIII wiekiem panująca dynastia Sung łączyła wojnę z dynastią Jin. Żołnierze piechoty Sung potrzebowali skutecznej broni o dużym zasięgu do walki z piechotą i kawalerią. Szybko wywijając tą bronią, można było zadać poważne rany. W czasach dynastii Sung opisano, jak pewien generał za jednym zamachem ściął 3 głowy. Głowę przeciwnika, głowę jego konia i głowicę broni. To słynna opowieść o 3 głowach. Broń zawdzięcza swoją skuteczność ostrej i ciężkiej metalowej głowicy o wadze 40 kg. Nad chińskim polem bitwy unosił się zapach rozciętych jelit, a ziemia była przesiąknięta krwią. Z pewnością strasznie to wyglądało. Mistrz sztuk walki Shaolin, Ian Armstrong, zbadał, które części ciała najczęściej atakowali starożytni wojownicy. W ten sposób można dość łatwo zranić głowę. Cięcie w poprzek brzucha natomiast powoduje otwarcie jamy brzusznej i wypadnięcie jelit. Uderzenie z góry przecięłoby wszystko od obojczyka w dół. Tom Richardson, kurator Galerii Orientalnej Królewskiej Zbrojowni, prowadzi badania jednego z pierwszych śmiercionośnych rodzajów broni w historii wojskowości.
Jak głosi chińska legenda z IV wieku, było to ulubione narzędzie generała Lu Bu z czasów Trzech Królestw, najgroźniejsza broń na starożytnych polach bitwy. To chińska halabarda G. Trzyma się obiema rękami. Można nią wykonywać cięcia i pchnięcia. Broń długa tego typu prawie od samego początku była podstawowym wyposażeniem chińskiej piechoty. G to skuteczna broń długa składająca się z ciężkiej lancy ze stali lub brązu oraz zakrzywionego ostrza przypominającego topór. Wynaleziono ją w czasach dynastii Shang, która panowała w Chinach ponad 3000 lat temu. Zaletą tej halabardy było to, że łączyła cechy włóczni i oburęcznej broni siecznej. Jej wielkość sprzyjała zadawaniu groźnych cięć. Ge była genialnym wynalazkiem dzięki swej uniwersalności. Włócznia umożliwiała zadawanie pchnięć, a ostrze halabardy zadawanie cięć i blokowanie. Użytkownik tej broni mógł atakować na trzy sposoby. Halabardą najłatwiej zaatakować miejsca, gdzie znajdują się odsłonięte naczynia krwionośne. Przecięcie tętnicy wywołałoby silny krwotok. Przeciwnik zmarłby z powodu utraty krwi. Broni używano nie tylko na polu walki. Na prowincji bandyci często atakowali bez ostrzeżenia. Plądrowali świątynie i rabowali wioski. Walczono z nimi legendarną bronią, która odpierała ataki włócznią i mieczem oraz umożliwiała obronę przed kilkoma napastnikami naraz. Szable rogi jelenia to pochodząca z XVIII wieku broń o specjalnych ostrzach w kształcie skrzyżowanych półksiężyców. Ma cztery zakrzywione ostrza. Jedno jest dłuższe od pozostałych. Podobno ostatnio tą bronią walczył rozgniewany mistrz kung fu Dong Hai Chuan, który poznał starożytne techniki walki na górzystej prowincji. Podobno w XIX wieku pokonał wielu uzbrojonych bandytów, poruszając się jak huragan. Chińscy mistrzowie sztuk walki Zhang Yi, Yan Hong i Zhang Zhen uczą się posługiwać tą tajemniczą bronią. Oto stara broń Yuan Yang Yue. Uczy się nią walczyć od 6 lat. Jest bardzo niebezpieczna i wyjątkowa. Służy do zadawania cięć, machania i blokowania. Szable rogi jelenia pozwalają na skuteczną obronę przed uderzeniami kija i miecza. Technika blokowania polega na wykorzystaniu energii atakującego. To nie jest zabawka, tylko prawdziwa broń, która może zranić. W ten sposób można dźgnąć przeciwnika albo poderżnąć mu gardło. Szable są przedłużeniem dłoni. Umożliwiają blokowanie uderzeń wroga oraz zadawanie ran ciętych i kłutych. To wszechstronna broń krótka. Jest niewielka, więc da się ją schować i zaatakować z zaskoczenia. Ale to nie jedyne zabójcze narzędzie z Dalekiego Wschodu. Są również takie, których używa się w wodzie. Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej wyróżniają się spośród innych elitarnych jednostek umiejętnością atakowania spod wody. Czy to możliwe, że starożytni szpiedzy posługiwali się taką samą techniką przed tysiącami lat? Krążą legendy o tajnej broni zwanej szpilami z Emei. To długie igły przypominające mizerykordy albo szpikulec do lodu znany z gangsterskich filmów. Szpile z Emei to tajemnicza broń, której nie opisano w starożytnych chińskich podręcznikach wojskowych. Jak głosi legenda, powstała w świętych górach Emei w środkowych Chinach w czasach panowania dynastii Song między X a XIII wiekiem. Oto szpile z Emei. Działają na prostej zasadzie. Mogę nimi wykonywać pełne obroty. Chwytając je w dłonie, zwiększam siłę ciosów. Mogę też nimi zadawać rany kłute i cięte. W czasach dynastii Song żołnierze najczęściej walczyli w wodzie. Główne chińskie miasta leżały nad rzeką lub jeziorem w otoczeniu pól ryżowych. Żołnierze walczący na tych terenach za pomocą szpil z Emei zabijali strażników pilnujących budynków i łodzi.
Łatwo ukryć tę broń, podobnie jak nóż używany przez dzisiejszych komandosów. Może nie jest aż tak skuteczna, ale działa na takiej samej zasadzie. Badacze szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób chińscy zwiadowcy zabijali tą bronią strażników. Zabójca atakował strażnika stojącego na brzegu lub w wodzie 25-centymetrowymi stalowymi szpilami, z których każda była zakończona grotem. Nie przeszkadzały napastnikowi w ukrywaniu się pod wodą. Żadna dłuższa broń nie dawałaby mu takiej swobody ruchów. Starożytny zabójca wbijał ostre groty w nieosłonięte miejsca i przecinał tętnice. Tętnica podobojczykowa i udowa to dość łatwe cele. Przebicie jednej z nich za pomocą szpili zemei wywołałoby trudny do zatamowania krwotok. Uderzenie między żebra mogłoby doprowadzić do przebicia płuca i utraty oddechu. Zbadano również, jaką przewagę dają szpile zemei podczas walki w wodzie. Na lądzie nie mogłyby się równać z długim, ciężkim orężem o większym zasięgu. Ale czy w wodzie również? Okazało się, że długa broń oburęczna w ogóle się nie sprawdza w wodzie. Bardzo trudno byłoby uderzyć tą bronią w wodzie, bo woda stawia silny opór. Ten koniec niemalże unosił się na powierzchni. Siła uderzenia była bardzo słaba. Okazało się, że szpile zemei doskonale się nadają do walki pod wodą. W swoim czasie były najlepszą tajną bronią. Dziewięcioczęściowy łańcuch też łatwo ukryć, podobnie jak szpile zemei. Ale jego zasięg i niezwykłe właściwości sprawiały, że był niebezpieczną bronią tylko na lądzie. Dziewięcioczęściowy łańcuch służył do zadawania ran kłutych i ciętych. Łańcuch składa się z 9 połączonych ze sobą ogniw. Na jednym końcu jest rękojeść, a na drugim metalowy konec. Najłatwiejszym celem są nieosłonięte części ciała, takie jak twarz, oczy i bok głowy. Dziewięcioczęściowego łańcucha po raz pierwszy użyto na polu bitwy w V wieku za panowania dynastii Jin. Z czasem tej broni zaczęli używać zabójcy, bo łatwo było ją ukryć i pozwalała zaatakować z dystansu. Można przewiązać łańcuch w pasie albo nosić w torbie na plecach i wyciągnąć go w razie nagłego ataku. Mógł służyć jako tajna broń. Użyliśmy najnowszych elektronicznych ochraniaczy i poddaliśmy mistrza Sunga próbie, by sprawdzić, ile uderzeń zdąży zadać w ciągu 15 sekund. Przy produkcji tego ochraniacza wykorzystano technologię Bluetooth, taką jak w telefonach komórkowych i laptopach. Ochraniacz to pianka z czujnikami przesyłającymi informacje do komputera. Sprzęt zarejestruje szybkość 15-sekundowego ataku mistrza Sunga. W ciągu 15 sekund mistrz uderzał z prędkością 2,2 uderzenia na sekundę. 33 uderzenia w ciągu 15 sekund. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby celem tego ataku był człowiek. Uderzenie w szyję spowodowałoby uszkodzenie żył i tętnicy szyjnej. Uderzenie w bok głowy mogłoby wywołać krwotok wewnętrzny i uraz mózgu.
Badania wykazały, że tajna broń w rękach odpowiednio wyszkolonego zabójcy zadawała śmiertelne rany. Ale czasem mordercy potrzebowali broń, której w ogóle nie widać. Inżynierowie zaprojektowali urządzenie, które uaktywniało się, gdy zabójca oddawał pokłon. Na przestrzeni dziejów rządy i różne organizacje zatrudniały morderców, by doprowadzić do politycznych zmian. Najprostszym sposobem wygaszenia konfliktu jest usunięcie przywódcy wrogiej organizacji. Tak było kiedyś i tak jest do dziś. 2000 lat przed wynalezieniem karabinu snajperskiego, z którego można trafić w cel z odległości ponad 900 metrów, zabójcy potrzebowali tajnej broni o krótszym zasięgu. Wynaleziono wiele różnych urządzeń umożliwiających szpiegom zabijanie możnowładców z małej odległości. Jak głosi stara chińska legenda, istniała broń, z której zabójca wystrzeliwał w kierunku ofiary zatrutą strzałę. Mechanizm uaktywniał się, gdy zabójca się pokłonił. Celem ataku była twarz, bo nie osłaniała jej żadna zbroja. Chińscy zabójcy używali trucizn pochodzących od zwierząt zamieszkujących góry w zachodniej części kraju. Wykorzystywali jad węży, pająków i skolopendr. Efekt był natychmiastowy. Twarz jest bardzo silnie unaczyniona. Gdy wbijała się w nią zatruta strzała, trucizna szybko rozchodziła się po organizmie i trafiała do mózgu. Podobno w XI wieku Xu Liangchen wynalazł kuszę zakładaną na plecy. Przez ponad 1000 lat nie było wiadomo, w jaki sposób to urządzenie wystrzeliwało zatrutą strzałę. Zaletą takiej broni jest to, że łatwo ją ukryć. Dzięki temu zabójca mógł się spokojnie zbliżyć do ofiary. Pewnie wykonywał misję samobójczą, bo była to jedyna broń, którą udało mu się wnieść, więc po wystrzeleniu strzały ginął z ręki najbliższego strażnika. Konstruktor modelu Richard Winley znalazł w zapomnianych chińskich manuskryptach plan budowy kuszy. Kusza była przywiązana do pleców zabójcy. Gdy ten zbliżył się do ofiary, składał jej pokłon, żeby znalazła się na linii strzału. Pociągał za sznurek połączony ze spustem, by wystrzelić jedną strzałę. Urządzenie umożliwiało załadowanie jednej strzały i po naciśnięciu spustu wystrzelenie jej za pomocą sprężyny. Oto strzała, którą zamierzamy wystrzelić z tej kuszy. Ma nacięcie na grocie pasujące do spustu. Naciskając spust, zwalniamy blokadę i strzała leci naprzód. Wiadomo, że taka broń powstała, ale nie ma pewności, czy była skutecznym narzędziem do zabijania. Po raz pierwszy od stuleci wypróbujemy to stare urządzenie. Mistrz Shaolin Kung Fu Ian Armstrong zbada jego skuteczność w aplikowaniu trucizny. Największym problemem jest celność. Gdybym się pokłonił i spojrzał na cel ataku, strzeliłbym sobie w tył głowy. Głowa musi być opuszczona, więc strzelam na oślep. Kusza była schowana pod ubraniem mordercy. Miał on w rękawie linkę przywiązaną do spustu. Do założenia tego przyrządu przed akcją potrzebna była pomoc drugiej osoby. Ian ustawił mechanizm. Spróbuję trafić w cel z odległości 10 kroków. Dobra, ukłoń się. Broń jest skuteczniejsza niż myślałem. Odrobina ćwiczeń poprawiłaby celność. Strzała wbiła się w cel na głębokość 5 cm. Wystarczyłoby to do wstrzyknięcia trucizny w ciało. Prawie trafiłem w środek, trochę za nisko. Mógłbym trafić w człowieka, ale nie tak celnie, by strzała wbiła się w oko czy w gardło. Wystarczy, że zatruta strzała przebije skórę. Gdy trucizna przedostanie się do krwiobiegu, może doprowadzić do śmierci.
Badania wykazały, że mechanizm miał wystarczającą siłę, by zatruta strzała sięgnęła celu. Ale tylko doświadczony strzelec mógł odpowiednio wycelować kuszę. Historia zabójstw w Chinach jest tak długa jak historia tego kraju. W 221 roku przed naszą erą, po 500 latach ciągłych wojen, król państwa Qin zjednoczył cały kraj. W 700 roku przed naszą erą istniało około 1000 niezależnych państw. Do 220 pozostało tylko jedno, państwo Qin, od którego pochodzi nazwa dzisiejszych Chin. Pierwszy król bał się, że zostanie zamordowany przez wrogów, więc zakazał noszenia broni w swoim pałacu. Naraziło go to na niebezpieczeństwo. W końcu ktoś się do niego zbliżył ze sztyletem i nikt nie był mu w stanie pomóc. Król państwa Qin wyciągnął miecz, żeby się obronić, ale był słabym szermierzem. Dopiero siódme cięcie doprowadziło do śmierci napastnika. Próba zabójstwa władcy państwa Qin zatrutym sztyletem to pierwsze udokumentowane tego typu wydarzenie w historii wojskowości. W następnych stuleciach przeprowadzono wiele podobnych tajnych operacji. Rusznikarze wpadali na różne pomysły. Budowa i testy prototypów trwały kilka miesięcy, kilka lat, a czasem na ich dokończenie potrzeba było kilku pokoleń. Richard znalazł dowody na to, że w XI wieku powstała ulepszona wersja kuszy noszonej na plecach. To urządzenie wystrzeliwało aż 5 strzał i można je było ukryć w rękawie. Nazwano je miotaczem strzał kwitnącej śliwy. 5 otworów na przedniej ścianie przypomina kwiat śliwy. Właśnie stąd się wzięła nazwa. Broń wystrzeliwała kilka strzał jednocześnie, więc nie musiała być aż tak dokładna. Miała większe pole rażenia. Za wystrzeliwanie 5 strzał odpowiadał mechanizm złożony z tłoka i sprężyny. To urządzenie składa się z 2 części. W przedniej znajdują się prowadnice strzałek i spust. W obudowie mieści się gruba sprężyna i tłok. W nacięcia na strzałkach wchodzi płytka połączona ze spustem. Po zwolnieniu blokady strzałki szybują do celu dzięki energii sprężyny. Richard załaduje miotacz strzał kwitnącej śliwy, żeby go przetestować. Wszystkie strzałki należy dokładnie umieścić w szczelinach w tłoku. Teraz muszę ścisnąć sprężynę. Jest dość gruba, więc potrzeba do tego dużo siły. Ugina się pod naciskiem 15-20 kg. Gotowe. Richard umieścił na końcach strzałek kulki z farbą, by zmierzyć, jak bardzo się rozproszą po strzale z odległości 13,5 metra. Starożytni zabójcy musieli mieć pewność, że przynajmniej jedna zatruta strzała przebije skórę ofiary. Jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. To był celny strzał. Chodziło o to, by przynajmniej jedna strzałka wbiła się w głowę. Badania wykazały, że miotacz strzał kwitnącej śliwy jest ulepszoną wersją kuszy zakładanej na plecy. Większa liczba zatrutych strzałek zwiększała prawdopodobieństwo trafienia w cel. To tylko 2 rodzaje śmiercionośnej broni, którą posługiwali się żołnierze i mistrzowie sztuk walki z Dalekiego Wschodu. Najniebezpieczniejszą broń ma każdy z nas, ale nie każdy potrafi nią zabijać. Jest nią ludzkie ciało. Krążą legendy o tajemniczym chwycie, który zabija po kilku godzinach lub kilku dniach. Czy to możliwe, że mityczny dotyk śmierci naprawdę działa? O starożytnych sztukach walki krążą różne legendy, ale żadna nie dorównuje opowieści o zabójczym dotyku. Dimmak to starożytna chińska sztuka, powodowanie natychmiastowej lub późniejszej śmierci przez dotyk. Posługując się znaną na całym świecie techniką Dimmak, można kogoś ogłuszyć lub zabić jedynie za pomocą dłoni.
Dotknięcie śmierci wcale nie musi być silne. Podobno już 9-latek może się skutecznie posługiwać tą techniką. Wielu ludzi uważa, że Dean Mak wymyślił w XII wieku Zhang Sanfeng, mistrz sztuk walki, któremu przypisuje się autorstwo zasad znanej na całym świecie gimnastyki Tai Chi. Tai Chi to zestaw wolnych, płynnie wykonywanych ćwiczeń poprawiających równowagę, rozciągających i wzmacniających mięśnie. Legenda głosi, że ludzie szybko się ich nauczyli i przyczyniło się to do rozwoju wielu chińskich sztuk walki. W górach Wudang uczymy się nowej sztuki walki, którą wymyślił Zhang Sanfeng, twórca Tai Chi. Przestudiował różne style walki, połączył je z filozofią taoistyczną, dbałością o zdrowie i zachowaniem naturalnej cyrkulacji w organizmie. Ta szkoła znajduje się w górach Wudang w południowych Chinach. Od XIII wieku w starych taoistycznych świątyniach, położonych wysoko w górskim paśmie o 72 szczytach, mieszkają wielcy mistrzowie Wudang Kung Fu. Zhang Sanfeng wykorzystał wiedzy swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu. Stare świątynie Wudang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Wudang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Dean Mak polega na uciskaniu punktów, które pokrywają się z punktami qi wykorzystywanymi w akupunkturze. Dean Mak to sztuka atakowania qi. Trzeba przy tym wykorzystać wiedzę o chińskiej medycynie. Specjalista od sztuk walki i nauk o sporcie, dr Michael Kelly, od lat bada, w jaki sposób Dean Mak wpływa na zdrowie człowieka. Człowiek, który jako pierwszy połączył sztuki walki ze stymulacją punktów akupunkturowych, przeprowadzał eksperymenty na więźniach. Przekupywał strażników, bo chciał się dowiedzieć, które punkty są najczulsze. Naukowcy sądzą, że Dean Mak wpływa na układ nerwowy wegetatywny, który podświadomie kontroluje ciśnienie krwi, tętno i oddech. Ucisk tętnicy szyjnej powoduje, że do układu nerwowego wegetatywnego dociera informacja o wzroście ciśnienia krwi. Aby temu zapobiec, organizm odruchowo spowalnia akcję serca. Badając dotyk śmierci, dr Kelly odkrył, że w niektórych starożytnych technikach walki wykorzystuje się uciskanie punktów Dean Mak. Naciskam na gałąź nerwu łokciowego, by przycisnąć przeciwnika do ziemi, a potem uderzam go dłonią, gdy próbuje się podnieść. Zmasowany atak na punkt Dean Mak blokuje dopływ krwi do narządów wewnętrznych, prowadząc do ich dysfunkcji. Zrobiło mi się niedobrze, poczułem mrowienie. Trochę mnie zamroczyło, mimo że obszedł się ze mną łagodnie. Gdyby włożył w to więcej siły, miałbym poważne kłopoty. Największe kontrowersje wzbudza legenda o tym, że Dean Mak może doprowadzić do śmierci z opóźnieniem. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli zaatakujemy pewien meridian, energia qi zgromadzi się tam po 22 godzinach i dopiero wtedy odczujemy skutki. Starożytny tekst przypisywany Xu Qi Chai z VI wieku opowiada o zadawaniu śmierci z opóźnieniem przez uszkodzenie punktów na klatce piersiowej. Jedna z najstarszych technik zabijania polega na uszkodzeniu śledziony, które nie daje objawów nawet przez kilka dni. Uraz śledziony powoduje krwawienie wewnętrzne. Przez kilka dni narząd pęcznieje i w końcu pęka. Pęknięcie śledziony powoduje wylew krwi do jamy brzusznej prowadzący do zgonu.
Dr Kelly prowadzi badanie nad DIMMAC przy użyciu nowoczesnego sprzętu mierzącego wpływ zabójczego dotyku na ciało człowieka. Sprowadziliśmy znawcę brazylijskich sztuk walki, które słyną z silnych chwytów duszących na zatokę szyjną albo punkt DIMMAC w okolicy żołądka. Za pomocą elektrokardiografu dr Kelly zbada wpływ DIMMAC na elektryczną aktywność serca. Ostrzegamy, by nikt nie próbował robić tego w domu. Fernando Sarmento jest świetnie wyszkolony i dokładnie wie, z jaką siłą nacisnąć, by nie spowodować nieodwracalnych uszkodzeń. Dzień dobry. Dziwnie się czuję. Jego tętno zmalało ze 110 do 62 uderzeń na minutę. Wskaźnik elektrokardiografu pokazał 20-punktowy spadek częstości akcji serca. Po 4 sekundach doszło do utraty przytomności. Gdyby to dłużej trwało, nastąpiłby zgon. Dzięki nowoczesnej technologii tacy badacze jak dr Kelly mogą sprawdzić, ile jest prawdy w legendzie o zabójczym dotyku. Ale DIMMAC to nie jedyna technika kontrolowania ci w organizmie. Qigong to stary sposób na ochronę przed urazami poprzez wzmocnienie wewnętrznej energii qi. Qigong to głęboka i cenna praktyka wywodząca się ze starożytnych Chin. Gromadzenie qi w organizmie, wzmacnianie mięśni i kości, umożliwia kruszenie kamieni lub cegieł. Qigong istnieje od kilku tysięcy lat, ale ludzie spoza świata sztuk walki wątpią w to, że pomaga zwalczyć ból. Koncentracja energii qi w jednym punkcie sprawia, że staje się on znacznie bardziej wytrzymały. A może qigong działa raczej na psychikę niż na ciało? Niektórzy mistrzowie sztuk walki potrafią odczuwać ból, w ogóle się nim nie przejmując. Gdy organizm przyzwyczai się do bólu, będzie reagował tak, jakby był on czymś naturalnym. Chińscy mistrzowie sztuk walki często podkreślają, jak ważna jest miękkość. Nie chcę być twardy jak skała. Moje ciało powinno być elastyczne jak guma, by się odkształcać pod wpływem uderzenia i wracać do pierwotnego stanu. Ale nie tylko miękkie i elastyczne części ciała dobrze znoszą ból. Mistrzowie Qigong są również odporni na uderzenia w głowę. Nagłe uderzenie o sile 7 kg może doprowadzić do uszkodzenia czaszki. Zademonstruję teraz jedno z najtrudniejszych ćwiczeń Qigong. Włożę głowę między pustaki, które zostaną uderzone młotem. Mam nadzieję, że pękną, a moja głowa nie. Pod żadnym pozorem nie próbujcie tego robić na własną rękę. Uczę się tej sztuki od 28 lat u najlepszych instruktorów. Pomocnik Jena spróbuje skruszyć pustaki 7-kilogramowym młotem, nie robiąc przy tym Jenowi krzywdy. Wykorzystuję technikę Qigong. Koncentruję energię qi w głowie, by pomogła mi uniknąć obrażeń. W historii sztuk walki od DIMMAC po Qigong pojawiło się wiele legendarnych technik zabijania, które szokują i intrygują do dziś. Niektóre sposoby używania starożytnej broni dały początek dzisiejszej taktyce wojskowej. Inne były tak osobliwe, że pozostały w mroku dziejów. Wciąż odkrywamy kolejne tajemnice makabrycznych narzędzi zbrodni.
Czego jeszcze nie wiemy o historii śmiercionośnej broni z Dalekiego Wschodu? Wersja polska na zlecenie Planet Start International Polska. Tekst Paweł Włodarek. Konsultacja techniczna Jakub Kwiatkowski. Konsultacja sinologiczna dr Józef Pawłowski. Czytał Marek. Kij zniszczył 5 garnków w 2,57 sekundy. Każdy w ciągu 55 sekundy. Prawie 1,5 sekundy szybciej niż strzelba. Dość szybko strzelałem. Nathan zrobił na mnie wrażenie. Uzyskałem czas 4,7 sekundy, a on 2,57 sekundy. Był szybszy ode mnie. Eksperyment dowiódł, że starożytna broń może być szybsza. Ale żeby się nią w ten sposób posługiwać, trzeba poświęcić wiele lat na ćwiczenia. Należy nauczyć się tej techniki. Gdy się to osiągnie, umysł jednoczy się z ciałem i człowiek sam staje się niebezpieczną bronią. Kij jest lekki i szybki. Walczono nim z żołnierzami uzbrojonymi w miecze i dzidy, blokując ich ciosy i uderzając. Na bazie tego kija powstało wiele rodzajów broni. Gdy żołnierz w ferworze walki stracił kij lub miecz, używał broni zapasowej. Ta broń była szybka jak błyskawica. Miała moc wystarczającą do rozbicia głowy lub złamania kości. W Kronikach Trzech Królestw wspomniano, że używali jej żołnierze Cao Wei po pierwszym uderzeniu. Widać w zwolnionym tempie, że wprawny wojownik potrafi wykonać szybki i celny rzut. Młot poruszał się z prędkością 34 km na godzinę. Uderzył w drewniany cel z siłą 42 kg. Trwało to 14 tysięcznych sekundy. Młot miał niewielką prędkość, więc siła uderzenia była o połowę mniejsza niż siła ciosu. Ostatnia próba polega na zwiększeniu siły młota. Czy Michael zdoła to zrobić, wykonując kilka obrotów? W czasie kręcenia młotem meteorem lina napręża się pod wpływem siły odśrodkowej, która odpowiada za to, że obiekt porusza się po okręgu. Widać w zwolnionym tempie, że Michael wykonuje 4 obroty na sekundę. Z każdym obrotem w linie gromadzi się coraz więcej energii, która przenosi się na metalowy młot w chwili, gdy zostaje wypuszczony. W ostatniej próbie z wykorzystaniem siły odśrodkowej prędkość młot korzystywanymi w akupunkturze. Dimmak to sztuka atakowania chi. Trzeba przy tym wykorzystać wiedzę o chińskiej medycynie. Specjalista od sztuk walki i nauk o sporcie, dr Michael Kelly, od lat bada, w jaki sposób Dimmak wpływa na zdrowie człowieka. Człowiek, który jako pierwszy połączył sztuki walki ze stymulacją punktów akupunkturowych, przeprowadzał eksperymenty na więźniach. Przekupywał strażników, bo chciał się dowiedzieć, które punkty są najczulsze. Naukowcy sądzą, że Dimmak wpływa na układ nerwowy wegetatywny, który podświadomie kontroluje ciśnienie krwi, tętno i oddech. Ucisk tętnicy szyjnej powoduje, że do układu nerwowego wegetatywnego dociera informacja o wzroście ciśnienia krwi. Aby temu zapobiec, organizm odruchowo spowalnia akcję serca. Badając dotyk śmierci, dr Kelly odkrył, że w niektórych starożytnych technikach walki wykorzystuje się uciskanie punktów Dimmak. Naciskam na gałąź nerwu łokciowego, by przycisnąć bijać. Jest nią ludzkie ciało. Krążą legendy o tajemniczym chwycie, który zabija po kilku godzinach lub kilku dniach. Czy to możliwe, że mityczny dotyk śmierci naprawdę działa?
O starożytnych sztukach walki krążą różne legendy, ale żadna nie dorównuje opowieści o zabójczym dotyku. Dimmak to starożytna chińska sztuka, powodowanie natychmiastowej lub późniejszej śmierci przez dotyk. Posługując się znaną na całym świecie techniką Dimmak, można kogoś ogłuszyć lub zabić jedynie za pomocą dłoni. Dotknięcie śmierci wcale nie musi być silne. Podobno już 9-latek może się skutecznie posługiwać tą techniką. Wielu ludzi uważa, że Dimmak wymyślił w XII wieku Zhang Sanfeng, mistrz sztuk walki, któremu przypisuje się autorstwo zasad znanej na całym świecie gimnastyki Tai Chi. Tai Chi to zestaw wolnych, płynnie wykonywanych ćwiczeń poprawiających równowagę, rozciągających i wzmacniających mięśnie. Legenda głosi, że ludzie szybko się ich nauczyli i przyczyniło się to do rozwoju wielu chińskich sztuk walki. W górach przeciwnika do ziemi, a potem uderzam go dłonią, gdy próbuje się podnieść. Zmasowany atak na punkt Dimmak blokuje dopływ krwi do narządów wewnętrznych, prowadząc do ich dysfunkcji. Zrobiło mi się niedobrze, poczułem mrowienie. Trochę mnie zamroczyło, mimo że obszedł się ze mną łagodnie. Gdyby włożył w to więcej siły, miałbym poważne kłopoty. Największe kontrowersje wzbudza legenda o tym, że Dimmak może doprowadzić do śmierci z opóźnieniem. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli zaatakujemy pewien meridian, energia Qi zgromadzi się tam po 22 godzinach i dopiero wtedy odczujemy skutki. Starożytny tekst przypisywany Xu Qi Chai z VI wieku opowiada o zadawaniu śmierci z opóźnieniem przez uszkodzenie punktów na klatce piersiowej. Jedna z najstarszych technik zabijania polega na uszkodzeniu śledziony, które nie daje objawów nawet przez kilka dni. Uraz śledziony powoduje krwawienie wewnętrzne. Przez kilka dni narząd pęcznieje i w końcu pęka. Pęknięcie śledziony powoduje wylew krwi do jamy brzusznej prowadzący do zgonu. Dr Kelly prowadzi badanie nad Dimmak przy użyciu nowoczesnego sprzętu mierzącego wpływ zabójczego dotyku na ciało człowieka. Z czasów Trzech Królestw, najgroźniejsza broń na starożytnych polach bitwy. To chińska halabarda Ge. Trzyma się obiema rękami. Można nią wykonywać cięcia i pchnięcia. Broń długa tego typu prawie od samego początku była podstawowym wyposażeniem chińskiej piechoty. Ge to skuteczna broń długa składająca się z ciężkiej lancy ze stali lub brązu oraz zakrzywionego ostrza przypominającego topór. Wynaleziono ją w czasach dynastii Shang, która panowała w Chinach ponad 3000 lat temu. Zaletą tej halabardy było to, że łączyła cechy włóczni i oburęcznej broni siecznej. Jej wielkość sprzyjała zadawaniu groźnych cięć. Ge była genialnym wynalazkiem dzięki swej uniwersalności. Włócznia umożliwiała zadawanie pchnięć, a ostrze halabardy zadawanie cięć i blokowanie. Użytkownik tej broni mógł atakować na trzy sposoby. Halabardą najłatwiej zaatakować miejsca, gdzie znajdują się odsłonięte naczynia krwionośne. Przecięcie tętnicy wywołałoby silny krwotok. Przeciwnik zmarłby z powodu utraty krwi. Broni używano nie tylko na polu walki. Na prowincji bandyci często atakowali bez ostrzeżenia. Plądrowali świątynie i rabowali wioski. Walczono z nimi lekko. W górach Wudang uczymy się nowej sztuki walki, którą wymyślił Zhang Sanfeng, twórca Tai Chi. Przestudiował różne style walki, połączył je z filozofią taoistyczną, dbałością o zdrowie i zachowaniem naturalnej cyrkulacji w organizmie. Ta szkoła znajduje się w górach Wudang w południowych Chinach. Od XIII wieku w starych taoistycznych świątyniach, położonych wysoko w górskim paśmie o 72 szczytach, mieszkają wielcy mistrzowie Wudang Kung Fu. Zhang Sanfeng wykorzystał wiedzę swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu.
stare świątynie Udang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Udang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Dimmak polega na uciskaniu punktów, które pokrywają się z punktami qi wykorzystywanymi w akupunkturze. Więc nie musiała być aż tak dokładna. Miała większe pole rażenia. Za wystrzeliwanie 5 strzał odpowiadał mechanizm złożony z tłoka i sprężyny. To urządzenie składa się z 2 części. W przedniej znajdują się prowadnice strzałek i spust. W obudowie mieści się gruba sprężyna i tłok. W nacięcia na strzałkach wchodzi płytka połączona ze spustem. Po zwolnieniu blokady strzałki szybują do celu dzięki energii sprężyny. Richard załaduje miotacz strzał kwitnącej śliwy, żeby go przetestować. Wszystkie strzałki należy dokładnie umieścić w szczelinach w tłoku. Teraz muszę ścisnąć sprężynę. Jest dość gruba, więc potrzeba do tego dużo siły. Ugina się pod naciskiem 15-20 kg. Gotowe. Richard umieścił na końcach strzałek kulki z farbą, by zmierzyć, jak bardzo się rozproszą po strzale z odległości 13,5 metra. Starożytni zabójcy musieli mieć pewność, że przynajmniej jedna zatruta strzała przebije skórę ofiary. Wykorzystał wiedzę swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu. Stare świątynie Udang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Udang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Dimmak polega na uciskaniu punktów, które pokrywają się z punktami qi wykorzystywanymi w akupunkturze. Dimmak to sztuka atakowania qi. Trzeba przy tym wykorzystać wiedzę o chińskiej medycynie. Specjalista od sztuk walki i nauk o sporcie, dr Michael Kelly, od lat bada, w jaki sposób Dimmak wpływa na zdrowie człowieka. Człowiek, który jako pierwszy połączył sztuki walki ze stymulacją punktów akupunkturowych, przeprowadzał eksperymenty na więźniach. Przekupywał strażników, bo chciał się dowiedzieć, które punkty są najczulsze. Bardzo niebezpieczna i wyjątkowa. Służy do zadawania cięć, machania i blokowania. Szable rogi jelenia pozwalają na skuteczną obronę przed uderzeniami kija i miecza. Technika blokowania polega na wykorzystaniu energii atakującego. To nie jest zabawka, tylko prawdziwa broń, która może zranić. W ten sposób można dźgnąć przeciwnika albo poderżnąć mu gardło. Szable są przedłużeniem dłoni. Umożliwiają blokowanie uderzeń wroga oraz zadawanie ran ciętych i kłutych. To wszechstronna broń krótka. Jest niewielka, więc da się ją schować i zaatakować z zaskoczenia. Ale to nie jedyne zabójcze narzędzie z Dalekiego Wschodu. Są również takie, których używa się w wodzie. Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej wyróżniają się spośród innych elitarnych jednostek umiejętnością atakowania spod wody. Czy to możliwe, że starożytni szpiedzy posługiwali się taką samą techniką przed tysiącami lat? Krążą legendy o tajnej broni zwanej szpilami z Emery.
To długie igły przypominające Misericordię albo szpikulec do lodu znany z gangsterskich filmów. Szpile zamęczone. Ta broń była szybka jak błyskawica. Miała moc wystarczającą do rozbicia głowy lub złamania kości. W kronikach Trzech Królestw wspomniano, że używali jej żołnierze Cao Wei. W III wieku Imperium Cao Wei walczyło o wpływy w Chinach. Ten młot nazwano meteorem, bo uderza z ogromną siłą. Ma większy zasięg i jest szybszy od innych rodzajów broni z Shaolin. Młot meteor to kula z brązu lub ze stali przywiązana do 3-metrowej liny. Zapewniał przewagę taktyczną, umożliwiając nagły atak z większej odległości niż broń, której używano do walki na krótkim dystansie. Można od razu cisnąć młotem albo zakręcić nim na kolanie, łokciu lub stopie i uderzyć, gdy nabierze prędkości. W 228 roku odnotowano w kronikach, że wojownik Cao Wei ciężko ranił wrogiego oficera młotem meteorem. Gdy się zakręci młotem i wypuści go we właściwym momencie, można uderzyć przeciwnika z taką siłą, żeby go ogłuszyć albo nawet zabić. Ale nadal dokładnie nie wiemy, jak prędkość młota przekłada się na siłę uderzenia. Dzięki nowoczesnym przyrządom nauka elit, a ziemia była przesiąknięta krwią. Z pewnością strasznie to wyglądało. Mistrz sztuk walki Shaolin, Ian Armstrong, zbadał, które części ciała najczęściej atakowali starożytni wojownicy. W ten sposób można dość łatwo zranić głowę. Cięcie w poprzek brzucha natomiast powoduje otwarcie jamy brzusznej i wypadnięcie jelit. Uderzenie z góry przecięłoby wszystko od obojczyka w dół. Tom Richardson, kurator Galerii Orientalnej Królewskiej Zbrojowni, prowadzi badania jednego z pierwszych śmiercionośnych rodzajów broni w historii wojskowości. Jak głosi chińska legenda z IV wieku, było to ulubione narzędzie generała Lu Bu z czasów Trzech Królestw, najgroźniejsza broń na starożytnych polach bitwy. To chińska halabarda G. Trzyma się obiema rękami. Można nią wykonywać cięcia i pchnięcia. Broń długa tego typu prawie od samego początku była podstawowym wyposażeniem chińskiej piechoty. G to skuteczna broń długa składająca się z ciężkiej lancy ze stali lub brązu oraz zakrzywionego ostrza przypominającego topór. Wynaleziono ją w czasach dynastii Shang, która panowała w Chinach ponad 3000 lat temu. Kij zniszczył 5 garnków w 2,57 sekundy. Każdy w ciągu 55 sekundy. Prawie 1,5 sekundy szybciej niż strzelba. Dość szybko strzelałem. Nathan zrobił na mnie wrażenie. Uzyskałem czas 4,7 sekundy, a on 2,57 sekundy. Był szybszy ode mnie. Eksperyment dowiódł, że starożytna broń może być szybsza. Ale żeby się nią w ten sposób posługiwać, trzeba poświęcić wiele lat na ćwiczenia. Należy nauczyć się tej techniki. Gdy się to osiągnie, umysł jednoczy się z ciałem i człowiek sam staje się niebezpieczną bronią. Kij jest lekki i szybki. Walczono nim z żołnierzami uzbrojonymi w miecze i dzidy, blokując ich ciosy i uderzając. Na bazie tego kija powstało wiele rodzajów broni. Gdy żołnierz w ferworze walki stracił kij lub miecz, używał broni zapasowej. Ta broń była szybka jak błyskawica. Miała moc wystarczającą do rozbicia głowy lub złamania kości. W kronikach Trzech Królestw wspomniano, że używali jej żołnierze Cao Wei. W
III wieku Imperium Cao Wei walczyło o wpływy w Chinach. Ten młot nazwano meteorem, bo uderza z ogromną siłą. Ma większy zasięg i jest szybszy od innych rodzajów broni z Shaolin. Młot meteor to kula z brązu lub ze stali przywiązana do 3-metrowej liny. Zapewniał przewagę taktyczną, umożliwiając nagły atak z większej odległości niż broń, której używano do walki na krótkim dystansie. Można od razu cisnąć młotem albo zakręcić nim na kolanie, łokciu lub stopie i uderzyć, gdy nabierze prędkości. W 228 roku odnotowano w kronikach, że wojownik Cao Wei ciężko ranił wrogiego oficera młotem meteorem. Gdy się zakręci młotem i wypuści go we właściwym momencie, można uderzyć przeciwnika z taką siłą, żeby go ogłuszyć albo nawet zabić. Ale nadal dokładnie nie wiemy, jak prędkość młota przekłada się na siłę uderzenia. Dzięki nowoczesnym przyrządom naukowcy mogą odkryć tajniki tej legendarnej broni. Podobojczykowa i udowa to dość łatwe cele. Przebicie jednej z nich za pomocą szpili Zemei wywołałoby trudny do zatamowania krwotok. Uderzenie między żebra mogłoby doprowadzić do przebicia płuca i utraty oddechu. Zbadano również, jaką przewagę dają szpile Zemei podczas walki w wodzie. Na lądzie nie mogłyby się równać z długim, ciężkim orężem o większym zasięgu. Ale czy w wodzie również? Okazało się, że długa broń oburęczna w ogóle się nie sprawdza w wodzie. Bardzo trudno byłoby uderzyć tą bronią w wodzie, bo woda stawia silny opór. Ten koniec niemalże unosił się na powierzchni. Siła uderzenia była bardzo słaba. Okazało się, że szpile Zemei doskonale się nadają do walki pod wodą. W swoim czasie były najlepszą tajną bronią. Dziewięcioczęściowy łańcuch też łatwo ukryć, podobnie jak szpile Zemei. Ale jego zasięg i niezwykłe właściwości sprawiały, że był niebezpieczną bronią tylko na lądzie. Dziewięcioczęściowy łańcuch służył do zadawania ran kłutych i ciętych. Łańcuch składa się z 9 połączonych ze sobą ogniw. Na jednym końcu jest rękojeść, a na drugim metalowy koniec. Najłatwiejszym celem są nieosłonięte części ciała, takie jak twarz, oczy i bok głowy. Dziewięcioczęściowego łańcucha po raz pierwszy użyto na polu bitwy w V wieku za panowania dynastii Jin. Z czasem tej broni zaczęli używać zabójcy, bo łatwo było ją ukryć i pozwalała zaatakować z dystansu. Można przewiązać łańcuch w pasie albo nosić w torbie na plecach i wyciągnąć go w razie nagłego ataku. Mógł służyć jako tajna broń. Użyliśmy najnowszych elektronicznych ochraniaczy i poddaliśmy mistrza Sunga próbie, by sprawdzić, ile uderzeń zdąży zadać w ciągu 15 sekund. Przy produkcji tego ochraniacza wykorzystano technologię Bluetooth, taką jak w telefonach komórkowych i laptopach. O starożytnych sztukach walki krążą różne legendy, ale żadna nie dorównuje opowieści o zabójczym dotyku. Dimmak to starożytna chińska sztuka, powodowanie natychmiastowej lub późniejszej śmierci przez dotyk. Posługując się znaną na całym świecie techniką Dimmak, można kogoś ogłuszyć lub zabić jedynie za pomocą dłoni. Dotknięcie śmierci wcale nie musi być silne. Podobno już 9-latek może się skutecznie posługiwać tą techniką.
Wielu ludzi uważa, że Dim Mak wymyślił w XII wieku Zhang Sanfeng, mistrz sztuk walki, któremu przypisuje się autorstwo zasad znanej na całym świecie gimnastyki Tai Chi. Tai Chi to zestaw wolnych, płynnie wykonywanych ćwiczeń poprawiających równowagę, rozciągających i wzmacniających mięśnie. Legenda głosi, że ludzie szybko się ich nauczyli i przyczyniło się to do rozwoju wielu chińskich sztuk walki. W górach Wudang uczymy się nowej sztuki walki, którą wymyślił Zhang Sanfeng, twórca Tai Chi. Przestudiował różne style walki, połączył je z filozofią taoistyczną, dbałością o zdrowie i zachowaniem naturalnej cyrkulacji w organizmie. Ta szkoła znajduje się w górach Wudang w południowych Chinach. Od XIII wieku w starych taoistycznych świątyniach, położonych wysoko w górskim paśmie, o 72 szczytach, mieszkają wielcy mistrzowie Wudang Kung Fu. Zhang Sanfeng wykorzystał wiedzy swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu. Stare świątynie Wudang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Wudang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Dim Mak polega na uciskaniu punktów, które pokrywają się z punktami qi wykorzystywanymi w akupunkturze. Dim Mak to sztuka atakowania qi. Trzeba przy tym wykorzystać wiedzę o chińskiej medycynie. Specjalista od sztuk walki na zwiększeniu siły młota. Czy Michael zdoła to zrobić, wykonując kilka obrotów? W czasie kręcenia młotem meteorem lina napręża się pod wpływem siły odśrodkowej, która odpowiada za to, że obiekt porusza się po okręgu. Widać w zwolnionym tempie, że Michael wykonuje 4 obroty na sekundę. Z każdym obrotem w linie gromadzi się coraz więcej energii, która przenosi się na metalowy młot w chwili, gdy zostaje wypuszczony. W ostatniej próbie z wykorzystaniem siły odśrodkowej prędkość młota wzrosła do 50 km na godzinę, a siła uderzenia do 80 kg. Była więc prawie 2 razy większa niż przy bezpośrednim rzucie młotem. Badania wykazały, że młot meteor mógłby roztrzaskać nieosłoniętą czaszkę, mimo że siła uderzenia jest porównywalna z siłą ciosu Shaolin. Zaletą tej broni jest to, że umożliwia zadawanie takiego ciosu z odległości 3 metrów w dwukrotnie krótszym czasie. Ale czy to idealna broń do zabijania na polu walki? Nowoczesna technologia umożliwia naukowcom zaprojektowanie optymalnego modelu młota meteoru. Ten, którym posłużył się Michael, waży zaledwie 283 gramy. Gdyby młot ważył 624 gramy, a lina miała 127 cm długości, uderzałby z siłą około 500 kg. Młot ważący 624 gramy uderzałby z zabójczą siłą 6 ciosów. Prawdopodobnie starożytni wojownicy zabijali wrogów takimi młotami. Prawie wszystkie rodzaje broni używane przez mistrzów sztuki walki zostały sprawdzone na polach bitew, bo zaprojektowano je z myślą o wojnie. Zgłębiamy tajniki legendarnej broni, która łamała kończyny i rozbijała czaszki wrogów. Wszystkie starożytne cywilizacje, od Grecji przez Rzym, Egipt, Bliski Wschód po Azję, wymyślały różne techniki zabijania. Gdy walka nabierała wymiaru osobistego, dowódcy potrzebowali ludzi skłonnych do zabijania wrogów z narażeniem własnego życia. W starożytnych Chinach często na czele oddziałów stawali bohaterowie, którzy świecili swoim żołnierzom przykładem.
wymachując bronią na pierwszej linii. Taką samą bronią posługiwali się mistrzowie kung fu pod rozkazami starożytnych dowódców. Ta broń najczęściej rani. Badania wykazały, że miotacz strzału kwitnącej śliwy jest ulepszoną wersją kuszy zakładanej na plecy. Większa liczba zatrutych strzałek zwiększała prawdopodobieństwo trafienia w cel. To tylko dwa rodzaje śmiercionośnej broni, którą posługiwali się żołnierze i mistrzowie sztuk walki z Dalekiego Wschodu. Najniebezpieczniejszą broń ma każdy z nas, ale nie każdy potrafi nią zabijać. Jest nią ludzkie ciało. Krążą legendy o tajemniczym chwycie, który zabija po kilku godzinach lub kilku dniach. Czy to możliwe, że mityczny dotyk śmierci naprawdę działa? O starożytnych sztukach walki krążą różne legendy, ale żadna nie dorównuje opowieści o zabójczym dotyku. Dimmak to starożytna chińska sztuka, powodowanie natychmiastowej lub późniejszej śmierci przez dotyk. Posługując się znaną na całym świecie techniką Dimmak, można kogoś ogłuszyć lub zabić jedynie za pomocą dłoni. Dotknięcie śmierci wcale nie musi być silne. Podobno już 9-latek może się skutecznie posługiwać tą techniką. Wielu ludzi uważa, że Dimmak wymyślił w XII wieku Zhang Sanfeng, mistrz sztuk walki, któremu przypisuje się autorstwo zasad znanej na całym świecie gimnastyki Tai Chi. Tai Chi to zestaw wolnych, płynnie wykonywanych ćwiczeń poprawiających równowagę, rozciągających i wzmacniających mięśnie. Legenda głosi, że ludzie szybko się ich nauczyli i przyczyniło się to do rozwoju wielu chińskich sztuk walki. W górach Wudang uczymy się nowej sztuki walki, którą wymyślił Zhang Sanfeng, twórca Tai Chi. Przestudiował różne style walki, połączył je z filozofią taoistyczną, dbałością o zdrowie i zachowaniem naturalnej cyrkulacji w organizmie. Ta szkoła znajduje się w górach Wudang w południowych Chinach. Od XIII wieku w starych taoistycznych świątyniach, położonych wysoko w górskim paśmie, o 72 szczytach, mieszkają wielcy mistrzowie Wudang Kung Fu. Zhang Sanfeng wykorzystał wiedzy swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu. Stare świątynie Wudang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Wudang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one. Stare świątynie Wudang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Wudang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Dimmak polega na uciskaniu punktów, które pokrywają się z punktami qi wykorzystywanymi w akupunkturze. Więc nie musiała być aż tak dokładna. Miała większe pole rażenia. Za wystrzeliwanie 5 strzał odpowiadał mechanizm złożony z tłoka i sprężyny. To urządzenie składa się z 2 części. W przedniej znajdują się prowadnice strzałek i spust. W obudowie mieści się gruba sprężyna i tłok. W nacięcia na strzałkach wchodzi płytka połączona ze spustem. Po zwolnieniu blokady strzałki szybują do celu dzięki energii sprężyny. Richard załaduje miotacz strzał kwitnącej śliwy, żeby go przetestować. Wszystkie strzałki należy dokładnie umieścić w szczelinach w tłoku. Teraz muszę ścisnąć sprężynę. Jest dość gruba, więc potrzeba do tego dużo siły. Ugina się pod naciskiem 15-20 kg. Gotowe.
Richard umieścił na końcach strzałek kulki z farbą, by zmierzyć, jak bardzo się rozproszą po strzale z odległości 13,5 metra. Starożytni zabójcy musieli mieć pewność, że przynajmniej jedna zatruta strzała przebije skórę ofiary. Wykorzystał wiedzę swoich poprzedników. Wymyślił nowe techniki walki, łącząc ruch i ciszę z ćwiczeniami ciała i umysłu. Stare świątynie Wudang uczyły medytacji i wojennego rzemiosła. Powstała tam technika wykorzystywania wewnętrznej energii w ruchu. Według filozofii Wudang w organizmie człowieka istnieje sieć połączeń zwanych meridianami. Przenoszą one energię qi po całym ciele. Można to wykorzystać w walce. Przemawia do mnie teoria, że w organizmie krąży qi. Wszystko może być źródłem energii witalnej. Najczulsze. Naukowcy sądzą, że dimmak wpływa na układ nerwowy wegetatywny, który podświadomie kontroluje ciśnienie krwi, tętno i oddech. Ucisk tętnicy szyjnej powoduje, że do układu nerwowego wegetatywnego dociera informacja o wzroście ciśnienia krwi. Aby temu zapobiec, organizm odruchowo spowalnia akcję serca. Badając dotyk śmierci, dr Kelly odkrył, że w niektórych starożytnych technikach walki wykorzystuje się uciskanie punktów dimmak. Naciskam na gałąź nerwu łokciowego, by przycisnąć przeciwnika do ziemi, a potem uderzam go dłonią, gdy próbuje się podnieść. Zmasowany atak na punkt dimmak blokuje dopływ krwi do narządów wewnętrznych, prowadząc do ich dysfunkcji. Zrobiło mi się niedobrze, poczułem mrowienie. Trochę mnie zamroczyło, mimo że obszedł się ze mną łagodnie. Gdyby włożył w to więcej siły, miałbym poważne kłopoty. Największe kontrowersje wzbudza legenda o tym, że dimmak może doprowadzić do śmierci z opóźnieniem. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli zaatakujemy pewien meridian, energia qi zgromadzi się tam po 22 godzinach i dopiero wtedy odczujemy skutki. Starożytny tekst przypisywany Xu Qi Chai z VI wieku opowiada o zadawaniu śmierci z opóźnieniem przez uszkodzenie punktów na klatce piersiowej. Jedna z najstarszych technik zabijania polega na uszkodzeniu śledziony, które nie daje objawów nawet przez kilka dni. Uraz śledziony powoduje krwawienie wewnętrzne. Przez kilka dni narząd pęcznieje i w końcu pęka. Pęknięcie śledziony powoduje wylew krwi do jamy brzusznej prowadzący do zgonu. Dr Kelly prowadzi badanie nad dimmak przy użyciu nowoczesnego sprzętu mierzącego wpływ zabójczego dotyku na ciało człowieka. Sprowadziliśmy znawcę brazylijskich sztuk walki, które słyną z silnych chwytów duszących na zatokę szyjną albo punkt dimmak w okolicy żołądka. Za pomocą elektrokardiografu dr Kelly zbada wpływ dimmak na elektryczną aktywność serca. Ostrzegamy, by nikt nie próbował robić tego w domu. Fernando Sarmento jest świetnie wyszkolony i dokładnie wie, z jaką siłą nacisnąć, by nie spowodować nieodwracalnych uszkodzeń. Gim metalowy koniec. Najłatwiejszym celem są nieosłonięte części ciała, takie jak twarz, oczy i bok głowy. 9-częściowego łańcucha po raz pierwszy użyto na polu bitwy w V wieku za panowania dynastii Jin. Z czasem tej broni zaczęli używać zabójcy, bo łatwo było ją ukryć i pozwalała zaatakować z dystansu. Można przewiązać łańcuch w pasie albo nosić w torbie na plecach i wyciągnąć go w razie nagłego ataku. Mógł służyć jako tajna broń.
Użyliśmy najnowszych elektronicznych ochraniaczy i poddaliśmy mistrza Sunga próbie, by sprawdzić, ile uderzeń zdąży zadać w ciągu 15 sekund. Przy produkcji tego ochraniacza wykorzystano technologię Bluetooth, taką jak w telefonach komórkowych i laptopach. Ochraniacz to pianka z czujnikami przesyłającymi informacje do komputera. Sprzęt zarejestruje szybkość 15-sekundowego ataku mistrza Sunga. W ciągu 15 sekund mistrz uderzał z prędkością 2,2 uderzenia na sekundę. 33 uderzenia w ciągu 15 sekund. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby celem tego ataku był człowiek. Uderzenie w szyję spowodowałoby uszkodzenie żył i tętnicy szyjnej. Uderzenie w bok głowy mogłoby wywołać krwotok wewnętrzny i uraz mózgu. Badania wykazały, że tajna broń w rękach odpowiednio wyszkolonego zabójcy zadawała śmiertelne rany. Ale czasem mordercy potrzebowali broń, której w ogóle nie widać. Inżynierowie zaprojektowali urządzenie, które uaktywniało się, gdy zabójca oddawał pokłon. Na przestrzeni dziejów rządy i różne organizacje zatrudniały morderców, by doprowadzić do politycznych zmian. Najprostszym sposobem wygaszenia konfliktu jest usunięcie przywódcy wrogiej organizacji. Tak było kiedyś i tak jest do dziś. 2000 lat przed wynalezieniem karabinu snajperskiego, z którego można trafić w cel z odległości ponad 900 metrów, zabójcy potrzebowali tajnej broni o krótszym zasięgu – kuszy. Kusza była przywiązana do pleców zabójcy. Gdy ten zbliżył się do ofiary, składał jej pokłon, żeby znalazła się na linii strzału. Pociągał za sznurek połączony ze spustem, by wystrzelić jedną strzałę. Urządzenie umożliwiało załadowanie jednej strzały i po naciśnięciu spustu wystrzelenie jej za pomocą sprężyny. Oto strzała, którą zamierzamy wystrzelić z tej kuszy. Ma nacięcie na grocie pasujące do spustu. Naciskając spust, zwalniamy blokadę i strzała leci naprzód. Wiadomo, że taka broń powstała, ale nie ma pewności, czy była skutecznym narzędziem do zabijania. Po raz pierwszy od stuleci wypróbujemy to stare urządzenie. Mistrz Shaolin Kung Fu Ian Armstrong zbada jego skuteczność w aplikowaniu trucizny. Największym problemem jest celność. Gdybym się pokłonił i spojrzał na cel ataku, strzeliłbym sobie w tył głowy. Głowa musi być opuszczona, więc strzelam na oślep. Kusza była schowana pod ubraniem mordercy. Miał on w rękawie linkę przywiązaną do spustu. Do założenia tego przyrządu przed akcją potrzebna była pomoc drugiej osoby. Ian ustawił mechanizm. Spróbuję trafić w cel z odległości 10 kroków. Dobra, ukłoń się. Broń jest skuteczniejsza niż myślałem. Odrobina ćwiczeń poprawiłaby celność. Strzała wbiła się w cel na głębokość 5 centymetrów. Wystarczyłoby to do wstrzyknięcia trucizny w ciało. Prawie trafiłem w środek, trochę za nisko. Mógłbym trafić w człowieka, ale nie tak celnie, by strzała wbiła się w oko czy w gardło. Wystarczy, że zatruta strzała przebije skórę. Gdy trucizna przedostanie się do krwiobiegu, może doprowadzić do śmierci. Badania wykazały, że mechanizm miał wystarczającą siłę, by zatruta strzała sięgnęła celu, ale tylko doświadczony strzelec mógł odpowiednio wycelować kuszę.
Historia zabójstw w Chinach jest tak długa jak historia tego kraju. W 221 roku przed naszą erą, po 500 latach ciągłych wojen, król państwa Qin zjednoczył cały kraj. Jedna z najstarszych technik zabijania polega na uszkodzeniu śledziony, które nie daje objawów nawet przez kilka dni. Uraz śledziony powoduje krwawienie wewnętrzne. Przez kilka dni narząd pęcznieje i w końcu pęka. Pęknięcie śledziony powoduje wylew krwi do jamy brzusznej prowadzący do zgonu. Dr Kelly prowadzi badanie nad Dean Mack przy użyciu nowoczesnego sprzętu mierzącego wpływ zabójczego dotyku na ciało człowieka. Sprowadziliśmy znawcę brazylijskich sztuk walki, które słyną z silnych chwytów duszących na zatokę szyjną albo punkt Dean Mack w okolicy żołądka. Za pomocą elektrokardiografu dr Kelly zbada wpływ Dean Mack na elektryczną aktywność serca. Ostrzegamy, by nikt nie próbował robić tego w domu. Fernando Sarmento jest świetnie wyszkolony i dokładnie wie, z jaką siłą nacisnąć, by nie spowodować nieodwracalnych uszkodzeń. Dzień dobry. Dziwnie się czuję. Jego tętno zmalało ze 110 do 62 uderzeń na minutę. Wskaźnik elektrokardiografu pokazał 20-punktowy spadek częstości akcji serca. Po 4 sekundach doszło do utraty przytomności. Gdyby to dłużej trwało, nastąpiłby zgon. Dzięki nowoczesnej technologii tacy badacze jak dr Kelly mogą sprawdzić, ile jest prawdy w legendzie o zabójczym dotyku. Ale Dean Mack to nie jedyna technika kontrolowania ci w organizmie. Qigong to stary sposób na ochronę przed urazami poprzez wzmocnienie wewnętrznej energii qi. Qigong to głęboka i cenna praktyka wywodząca się ze starożytnych Chin. Gromadzenie qi w organizmie, wzmacnianie mięśni i kości, umożliwia kruszenie kamieni lub cegieł. Qigong istnieje od kilku tysięcy lat, ale ludzie spoza świata sztuk walki wątpią w to, że pomaga zwalczyć ból. Koncentracja energii qi w jednym punkcie sprawia, że staje się on znacznie bardziej wytrzymały. A może Qigong działa raczej na psychikę lub miecz? Używał broni zapasowej. Ta broń była szybka jak błyskawica. Miała moc wystarczającą do rozbicia głowy lub złamania kości. W Kronikach Trzech Królestw wspomniano, że używali jej żołnierze Cao Wei po pierwszym uderzeniu. Widać w zwolnionym tempie, że wprawny wojownik potrafi wykonać szybki i celny rzut. Młot poruszał się z prędkością 34 km na godzinę. Uderzył w drewniany cel z siłą 42 kg. Trwało to 14 tysięcznych sekundy. Młot miał niewielką prędkość, więc siła uderzenia była o połowę mniejsza niż siła ciosu. Ostatnia próba polega na zwiększeniu siły młota. Czy Michael zdoła to zrobić, wykonując kilka obrotów? W czasie kręcenia młotem meteorem lina napręża się pod wpływem siły odśrodkowej, która odpowiada za to, że obiekt porusza się po okręgu. Widać w zwolnionym tempie, że Michael wykonuje 4 obroty na sekundę. Z każdym obrotem w linie gromadzi się coraz więcej energii, która przenosi się na metalowy młot w chwili, gdy zostaje wypuszczony.
W ostatniej próbie z wykorzystaniem siły odśrodkowej prędkość był wykorzystywanymi w akupunkturze. Dimmak to sztuka atakowania chi. Trzeba przy tym wykorzystać wiedzę o chińskiej medycynie. Specjalista od sztuk walki i nauk o sporcie, dr Michael Kelly, od lat bada, w jaki sposób Dimmak wpływa na zdrowie człowieka. Człowiek, który jako pierwszy połączył sztuki walki ze stymulacją punktów akupunkturowych, przeprowadzał eksperymenty na więźniach. Przekupywał strażników, bo chciał się dowiedzieć, które punkty są najczulsze. Naukowcy sądzą, że Dimmak wpływa na układ nerwowy wegetatywny, który podświadomie kontroluje ciśnienie krwi, tętno i oddech. Ucisk tętnicy szyjnej powoduje, że do układu nerwowego wegetatywnego dociera informacja o wzroście ciśnienia krwi. Aby temu zapobiec, organizm odruchowo spowalnia akcję serca. Okazało się, że długa broń oburęczna w ogóle się nie sprawdza w wodzie. Bardzo trudno byłoby uderzyć tą bronią w wodzie, bo woda stawia silny opór. Ten koniec niemalże unosił się na powierzchni. Siła uderzenia była bardzo słaba. Okazało się, że szpile z MA doskonale się nadają do walki pod wodą. W swoim czasie były najlepszą tajną bronią. Dziewięcioczęściowy łańcuch też łatwo ukryć, podobnie jak szpile z MA. Ale jego zasięg i niezwykłe właściwości sprawiały, że był niebezpieczną bronią tylko na lądzie. Dziewięcioczęściowy łańcuch służył do zadawania ran kłutych i ciętych. Łańcuch składa się z 9 połączonych ze sobą ogniw. Na jednym końcu jest rękojeść, a na drugim metalowy konec. Najłatwiejszym celem są nieosłonięte części ciała, takie jak twarz, oczy i bok głowy. Dziewięcioczęściowego łańcucha po raz pierwszy użyto na polu bitwy w V wieku za panowania dynastii Jin. Z czasem tej broni zaczęli używać zabójcy, bo łatwo było ją ukryć i pozwalała zaatakować z dystansu. Można przewiązać łańcuch w pasie albo nosić w torbie na plecach i wyciągnąć go w razie nagłego ataku. Mógł służyć jako tajna broń. Użyliśmy najnowszych elektronicznych ochraniaczy i poddaliśmy mistrza Sunga próbie, by sprawdzić, ile uderzeń zdąży zadać w ciągu 15 sekund. Przy produkcji tego ochraniacza wykorzystano technologię Bluetooth, taką jak w telefonach komórkowych i laptopach. Ochraniacz to pianka z czujnikami przesyłającymi informacje do komputera. Sprzęt zarejestruje szybkość 15-sekundowego ataku mistrza Sunga. W ciągu 15 sekund mistrz uderzał z prędkością 2,2 uderzenia na sekundę. 33 celem ataku była twarz, bo nie osłaniała jej żadna zbroja. Chińscy zabójcy używali trucizn pochodzących od zwierząt zamieszkujących góry w zachodniej części kraju. Wykorzystywali jad węży, pająków i skolopędr. Efekt był natychmiastowy. Twarz jest bardzo silnie unaczyniona. Gdy wbijała się w nią zatruta strzała, trucizna szybko rozchodziła się po organizmie i trafiała do mózgu. Podobno w XI wieku Xu Liangchen wynalazł kuszę zakładaną na plecy.
Przez ponad 1000 lat nie było wiadomo, w jaki sposób to urządzenie wystrzeliwało zatrutą strzałę. Zaletą takiej broni jest to, że łatwo ją ukryć. Dzięki temu zabójca mógł się spokojnie zbliżyć do ofiary. Pewnie wykonywał misję samobójczą, bo była to jedyna broń, którą udało mu się wnieść, więc po wystrzeleniu strzały ginął z ręki najbliższego strażnika. Konstruktor modelu Richard Winley znalazł w zapomnianych chińskich manuskryptach plan budowy kuszy. Kusza była przywiązana do pleców zabójcy. Gdy ten zbliżył się do ofiary, składał jej pokłon, żeby znalazło się na linii strzału. Pociągał za sznurek połączony ze spustem, by wystrzelić jedną strzałę. Urządzenie umożliwiało załadowanie jednej strzały i po naciśnięciu spustu wystrzelenie jej za pomocą sprężyny. Oto strzała, którą zamierzamy wystrzelić z tej kuszy. Ma nacięcie na grocie pasujące do spustu. Naciskając spust, zwalniamy blokadę i strzała leci naprzód. Wiadomo, że taka broń powstała, ale nie ma pewności, czy była skutecznym narzędziem do zabijania. Po raz pierwszy od stuleci wypróbujemy to stare urządzenie. Mistrz Shaolin Kung Fu, Ian Armstrong, zbada jego skuteczność w aplikowaniu trucizny. Największym problemem jest celność. Gdybym się pokłonił i spojrzał na cel ataku, strzeliłbym sobie w tył głowy. Głowa musi być opuszczona, więc strzelam na oślep. Kusza była schowana pod ubraniem mordercy. Miał on w rękawie linkę przywiązaną do spustu. Do założenia tego przyrządu przed akcją potrzebna była pomoc drugiej osoby. Ian ustawił mechanizm. Spróbuję trafić w cel z odległości 10 kroków. Dobra, ukłoń się. Wiało załadowanie jednej strzały i po naciśnięciu spustu wystrzelenie jej za pomocą sprężyny. Oto strzała, którą zamierzamy wystrzelić z tej kuszy. Ma nacięcie na grocie pasujące do spustu. Naciskając spust, zwalniamy blokadę i strzała leci naprzód. Wiadomo, że taka broń powstała, ale nie ma pewności, czy była skutecznym narzędziem do zabijania. Po raz pierwszy od stuleci wypróbujemy to stare urządzenie. Mistrz Shaolin Kung Fu, Ian Armstrong, zbada jego skuteczność w aplikowaniu trucizny. Największym problemem jest celność. Gdybym się pokłonił i spojrzał na cel ataku, strzeliłbym sobie w tył głowy. Głowa musi być opuszczona, więc strzelam na oślep. Kusza była schowana pod ubraniem mordercy. Miał on w rękawie linkę przywiązaną do spustu. Do założenia tego przyrządu przed akcją potrzebna była pomoc drugiej osoby. Ian ustawił mechanizm. Spróbuję trafić w cel z odległości 10 kroków. Dobra, ukłoń się. Broń jest skuteczniejsza niż myślałem. Odrobina ćwiczeń poprawiłaby celność. Strzała wbiła się w cel na głębokość 5 cm. Wystarczyłoby to do wstrzyknięcia trucizny w ciało. Prawie trafiłem w środek, trochę za nisko. Mógłbym trafić w człowieka, ale nie tak celnie, by strzała wbiła się w oko czy w gardło. Wystarczy, że zatruta strzała przebije skórę. Gdy trucizna przedostanie się do krwiobiegu, może doprowadzić do śmierci. Badania wykazały, że mechanizm miał wystarczającą siłę, by zatruta strzała sięgnęła celu, ale tylko doświadczony strzelec mógł odpowiednio wycelować kuszę. Historia zabójstw w Chinach jest tak długa jak historia tego kraju. W 221 roku przed naszą erą, po 500 latach ciągłych wojen, król państwa Qin
zjednoczył cały kraj. W 700 roku przed naszą erą istniało około 1000 niezależnych państw. Do 220 pozostało tylko jedno państwo, Chin, od którego pochodzi nazwa dzisiejszych Chin. Pierwszy król bał się, że zostanie zamordowany przez wrogów, więc zakazał